Ludzie marginesu. Najczęściej kojarzą nam się z żulami, menelami, żebrakami. My chcemy wam dzisiaj opowiedzieć o takim nowym gatunku wśród żebraków. Możemy ich nazwać kibolami żebrania, no, w skrócie żebrolami. Żeby wyjaśnić, na czym to polega, krótki przykład. Przepraszam bardzo, może pan mi dać 2 złote na bułkę? A to może ja panu kupię tą bułkę? Gościu, czy ja mówię niewyraźnie? Żebrol nie żebrze z potrzeby. On to raczej traktuje jako zawód. On każdego ranka przygotowuje się do pracy tak jak każdy normalny obywatel. Tylko, że niektórzy idą do biura, no a on na dworzec albo pod kościół. No Zygmunt, wyleź w końcu z tej łazienki, bo ci kawa stygnie. Chwila jeszcze, muszę się zesrać na spodnie. Czasem zdarza się tak, że żona żebrola o takim krótkim stażu nie do końca kuma, o co chodzi. Andrzejku, sweterek ci zacerowałam. Wygląd w tej branży jest bardzo ważny. No, to jest mniej więcej tak samo jak w showbiznesie, tylko że odwrotnie. No, mamy dzisiaj bardzo fajną okazję na naszej melinie. Otwieramy nową flaszkę. W związku z tym zebrała się cała śmietanka. O, proszę, jest jagoda. Makijaż jak zwykle zrobiony młotkiem. Dziewczyna, którą najpierw czujesz, potem widzisz. Ale proszę spojrzeć, przyprowadziła ze sobą Zdzicha W. To jest koleś, którego my nazywamy królem dykty, a ludzie w parku gwałcicielem. Naczelną zasadą działania żebroli jest: każdy, kto wzbudzi litość, wygrywa. No, szkoda, że ta zasada nie tyczy się polskiej reprezentacji. Ty, a co ty masz? Martwicę. Zajebiście. Wiem. Ja mam tylko zapalenie opon, mało widać. Idź do Stefana, on ma gruźlicę, to ci kasznie. Bezczelność wśród żebroli rośnie z roku na rok. Przepraszam bardzo pana. Czekaj. Cześć, kochanie. W pracy jestem. Nie, kurwa, w kopalni. Najgorsze jest to, że niektórzy żebrole potrafią wykorzystać w pracy nawet swoje dzieci. Mój tata pracuje na poczcie i ja tam wczoraj byłem i stawiałem stempelki. A ja wczoraj jeździłem z moim tatą tramwajem i grałem na akordeonie. No i tak to jest, że tacy żebrole żerują na ludzkiej naiwności, a tacy naprawdę potrzebujący ludzie starają się swoje dzieci za wszelką cenę uchronić przed biedą. Karolinko, kochanie, co się stało? Powiedz tatusiowi. Bo wszystkie dzieci w klasie mają komputery, gadają sobie na gadu-gadu. Wow, 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 wow.